Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, czyli z pokazywania wam różnych gier. To są mało znane i od razu chciałbym wam podziękować za 60 subskrypcji. Naprawdę bardzo fajnie mieć tyle subskrypcji. Wow. No już kapią przy naszej bazie. Ogółem, nie wiem czy mówiłem, czy to jaka to jest gra. Jest to ogółem gra Hero of Generals, czyli gra o II wojnie światowej. Bardzo fajna. Mamy tutaj dwie frakcje. Niemiecką i... Niemiecką... Przed chwilą mi zlokowało, dobra. Niemiecką i USA. Jestem w niemieckiej frakcji. Byłem sorry za lagi, nie wiem czy to jest spowodowane. Mam brak lagi. Dzisiaj mi nie idzie trochę. Znowu się. Jak widzicie, możemy jeździć tutaj rowerem, samochodami. Sorry za ścinki, kurna. Dobra, jestem. Sorki. Musiałam zmienić się. O, co jest? O mój Boże. Dobra. Znowu się respimy. Oczywiście, fajnie, respaj. No, polecimy tutaj sobie teraz tu lasu. Bardzo fajna ten. Ja ogólnie mam drugi poziom. Trzeci poziom odpowiada nam za to, że będziemy na prawdziwych frontach walczyć w Niemczech, w Berlinie i ogólnie w miastach tam, w niemieckich miastach. O. Będziemy walczyli, jeżeli będziemy wygrywali front, no to front będzie się przesuwał. A jeżeli przegramy wojnę, no to po prostu będzie się cofał, aż po prostu pod sam Berlin dojdzie i tam przegramy wojnę całą. No i jest tak, o to chodzi tutaj w tej grze. Trochę mi nie wyszło, ponieważ miałem lagi na początku, ale to zazwyczaj musi mi się wszystko zrobić we Frapsie, skonfigurować. Dobra, coś tam jedzie. A nie, dobra, to samochód się palił. I ogółem jest to gra przeglądarkowa, gra za darmo. Gra, która jest za darmo. I musicie się tylko zarejestrować, nie musicie potwierdzić żadnego e-maila. Ściąga wam się gra. I gracie sobie z kolegami tam ze szkoły i z całym ludem w górze. No, ja tu na razie nikogo nie widzę, o dziwo. Gdzieś tam się nam tutaj ten... Ogółem, żeby trochę dłuższy odcinek, bo... Nie, trochę nie było, tydzień mi nie było, więc... O, no super, zamszak. Właśnie to jest taka gra. Wejdziemy do samochodu. Widzę, że już ktoś tutaj nam parzy. Dobra. Ja ogółem jakby co, to tutaj można zabić naszych, więc trzeba też uważać. No i realistyczne jest to. Ogółem próbowałem nagrywać z Battlefielda Let's Play, ale mi się nie udawały, ponieważ miałem spadek FPS-ów, nie wiem czemu. Ogółem teraz mam we wszystkich grach właśnie teraz spadek FPS-ów. W tej normalnie powinienem mieć 20 FPS-ów. No i jeżeli będziecie chcieli podzielić się jakąś grą, która jest mało znana, to piszcie w komentarzach, to ja spróbuję to
jakoś bardziej zareklamować, no i zrobić z tego film. Teraz idziemy tam na B. I Supercraft to poza mnie nie jest, jest... Artek. Dobra. Bardzo, naprawdę bardzo realistyczne chodzenie. Jak i... no, czołganie się właśnie. Bardzo fajnie. Bo mi się to podoba. Spróbujemy im podejść tam bardziej od ich bazy. Ogólnie gram w to 2 dni, więc jakoś super mi to nie idzie. Dobra, tutaj został. No okej. Okay. To gdzieś tutaj przytąpimy w tych przekorach. I poczekamy sobie na Amerykańców. Co nam już ten? Przyjmują nas, aha, dobrze. Dobra. Sądzimy skąd? Pewnie na miocie są. Albo jakiś karabin, coś słyszę. Aha. Dobrze, ładnie. Jeżeli ogólnie będziecie sobie chcieli z tego serię, tak żeby na luźno sobie pograć w czołgi tamten, to oczywiście mogę zrobić tę serię. No to tam... Aha, no dobrze. więc to by było chyba na koniec. O, 4 złota zdobyliśmy. Ta się prezentowała... właśnie ta gra. Myślałem, że trochę dłużej sobie pogramy. No i nie wiem, może jeszcze jeden odcinek, to znaczy, a to ja tutaj teraz będę kończył, bo kurczę, chciałem zrobić jeszcze jedną mapę, ale chcę zobaczyć, czy wam się to będzie podobać, czy też nie, to wtedy zrobię po prostu po 2 mapy, albo pod 1 całą mapę, zrobię po prostu jeden odcinek. A teraz, na razie, cześć.